Dobra, czerwone kapturki padają tutaj. Bardzo dobrze. Wypad z baru, frajerzy. Nie będziecie mnie tutaj cisnąć. Ja jestem najlepsza uczennica, mam same szóstki. I pasek, nawet podwójny. A jeżeli trzeba, będzie to potrójny. Jak się wołało teraz? O! Hatu, Ron! Zapomniałem, kurde, Iwony wyłączyć. Na szczęście wy tego nie słyszeliście, bo ja mam wyciszone urządzenia audio. Tylko mam samą konsolę odpaloną. I nagrywam audio. To więc dobra. Idziemy. Idziemy przed siebie. Kurczę, powiem wam szczerze, że naprawdę, grając w tę grę, ja czuję taki powiew świeżości cały czas. A, no i przypomniało mi się, co jeszcze poprzednim razem robiliśmy. Tak teraz w sumie, patrząc na to, że tutaj atakujemy te duchy za pomocą Lumos, to jeszcze się czaru Lumos nauczyliśmy i właśnie musieliśmy w taki oto sposób duchy załatwiać, no nie? Zajebiście. I ja wiem, że to jakby, no nie odkryłem Ameryki, że ta gra ma dużo takiego świeższego kontentu, ale naprawdę, powiem wam szczerze, że tak jak wyjść Azkabanu na peceta potrafił mnie czasami zaskoczyć, mimo że znam tę grę na wylot, tak ta gra mnie na każdym kroku zaskakuje i powiem, że to jest naprawdę coś fajnego i cieszę się, że nagrywam tę wersję. Szkoda, że jej kiedyś nie nagrywałem, no ale w sumie może to jest idealny moment, że właśnie teraz ją nagrywam z trochę większym bagażem doświadczeń, jak to się mówi. Dobra, potrzebujemy Glacius. Daj mi Glacius. Oczywiście, że tak. Zaczekaj. Tu musimy sobie zamrozić to i owo. Oczywiście, że tak. Pewnie za jakiś czas to się stopi, ale na razie tak sobie chciałem co nieco przygotować. I teraz jak to się robi? Chyba Lumos trzeba, co nie? Lumos, a nie to. Sorry, nie ta komenda. Kurde, więc trzeba będzie inaczej to zrobić. Poczekajcie. Tu mamy lustro, zajebiście, fajnie. Glacius. Trzeba będzie się tam dostać. Więc Ron, ustaw sobie też Glacius. A nie, nie możesz. Kurde, szkoda, myślałem, że dwie postacie mogą mieć ten sam czar. Czyli jak Hermiona ma na przykład Glacius, to tylko ona może. Dobra, więc na razie puszczamy. I teraz ja jako Hermiona zejdę w dół. Puść się, dokładnie. Dawaj do góry, do góry, do góry. Elegancko. I teraz tak, Ron mógłby tutaj też wejść. Ron! Ron, chciałbyś tu wejść? Chciałbyś, oczywiście, że chciałbyś. O! O właśnie, o właśnie, tak. Teraz możemy zejść na dół. Szkoda, że nie możemy tak zeskoczyć jak w Więźniu Azkabanu normalnie na peceta, że po prostu, wiecie, postać tak leci do przodu. I teraz tak. Hermiona, chodź tutaj, dokładnie. Odpalasz sobie Glacius. I teraz trzeba lusterko przestawić. I będzie cacy. Ronaldo, Ronaldinho, chodź tutaj. Ronaldinho Soccer! Tylko, ja bym to, kurde, jakoś, nie wiem. Ja bym to jakoś przesunął.
przestało już, kurde, ten. Jak to zrobić? Trzeba chwilę, kurde, pogłówkować, moi drodzy. Trzeba tu, kurde, w chwilę pogłówkować. O, teraz się udało, patrzcie, widzicie to? Teraz się udało. A wcześniej się nie chciało udać. Dziwne, nie? No w chuj dziwne, bardzo dziwne bym powiedział nawet. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Jeszcze raz, do skutku, jak to się mówi. No, zajebiście, kurwa. Bardzo dobrze. Hona, tu Hermiona. Hej, Hermiono. Idziemy. Idziemy przed siebie. Nic tu po nas. Mamy kolejną tarczę do zebrania. 270. 270 pointsów for Gryffindor. No ale trzeba było się napić. O nie! Znowu te duchy? Wam naprawdę jest mało jeszcze, kurde? Ja bym sobie już odpuścił na waszym miejscu, tak by the way, no ale robicie jak uważacie. Dobra, jeden padł, teraz drugi. Chodź tu, frajerze. I idziemy dalej z koksem. Otwieramy drzwiczki. I jesteśmy już wyżej. Dobra. Więc teraz tak, tu mamy skrzyneczkę, którą oczywiście otworzymy, bo czemu by nie. I tu będzie albo strona, albo karta. Ten widok zawsze mnie będzie cieszył, zawsze. Więc odpalamy sobie folio Universitas. I kogo teraz żeśmy odblokowali? Dwóch czarodziejów mamy. Glanmore Pix, słynny pogromca węża morskiego Skromer. Znamy. Znamy tego pana, prawda? No, możemy stąd wyjść. Dobra, i co teraz mamy? Gdzie jest Hermiona? Czemu Hermiona w miejscu stoisz, kurde? Mogłaś... Ej, chwila, moment. Ja tu się wracam. Mogłaś, kurde, ruszyć swoją dupę, no nie? Więc teraz tak, patrzymy, co tu mamy ten... Co tu mamy do odblokowania. No nie? Tam coś jest, widzicie? Tam coś niebieskiego jest, co warto sobie odblokować, żeby nie było przypału. Dzięki! I Harry teraz do nas idzie, dobra, zajebiście. Harry został uwolniony z tych krat. Że tak powiem, mógł przez chwilę zobaczyć, jak wygląda życie z zakrat. Ale śmieszek ze mnie, bez kitu. I teraz tak, co my możemy tutaj odpalić za czar? To chyba było... Okej, moje próbowanie coś się nie udało, żeby tam jakoś się przedostać dalej. Więc teraz tak, spróbujmy może wejść wyżej. Bo to wygląda tak, jakby tam można było się dostać, w sensie po tej lince, no nie? Nawet przepraszam was, moi drodzy, ale ja jako teraz potężny Harry Potter, dajcie mi przejść. Wow! Wejdź tutaj z powrotem, wejdź, co ty odpierdalasz, Potter? Teraz tak, pytanie za 100 punktów, mogę się tu wspinać. Ja chcę z tego skorzystać jak najbardziej. Tam jakieś drzwi są. Wejdź, normalnie idź. Nie przeginaj. Ej,
dalej, co tu się stało teraz? O, o, o. Jezu! Ach. To, co się tutaj przed chwilą odwaliło, to była wyższa szkoła debilizmu i ujemnego IQ bez kitu. To, co ja odjebałem, to jest hit, nie? Nie odpierdalajcie takich akcji w domu u siebie, proszę was. Jak będziecie grali w Harry'ego Pottera na PS2. Naprawdę, nie róbcie takich akcji jak ja, bo to było minus 500 IQ z mojej strony. O, i tam będzie czar, który musimy się teraz nauczyć. Elegancko. Carpe retractum. Carpe retractum, moi drodzy. A przypominam, że czaru Carpe retractum uczył się Ron w wersji pecetowej. Dobra, mamy Carpe retractum. Tak jak to było z tego oryginalnego dubbingu. Możemy się teraz tak przesuwać do... Czekajcie chwilę. O! Wypajace jedne! Dajcie mi spokój! Ja chcę się przedostać na drugą stronę. Mogę? No, dziękuję. Proszę wypadł z baru. Moje zaklęcia są zatrzymywane przez ich tarcze. Zajebiście. Jesteśmy po drugiej stronie, moi drodzy. Poczekajcie, poczekajcie, chwila, moment. Ale to Carpe Retractum też trochę inaczej działa niż chyba w wersji PC-towej. Czy może trochę... Nie, w sumie trochę podobnie działa. Troszeczkę tak. Tak delikatnie bym mógł powiedzieć podobnie. Dobra, wypad z baru, pajace jedni. Wasza zabawa dobiegła końca. Won mi stąd. Cwele jedne. Czerwone kapturki zasrane. Mogłem w sumie jego tarczę wziąć za pomocą Carpe Retractum, ale nie pomyślałem. Dobra, nieważne. Idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Schodami, kurde, w dół. I teraz zwracamy do Rony. Rony i Hermiona, tak. Do Rona i Hermiony. Co ja gadam w ogóle za głupoty? Nieźle, kurde, przekręcone imię. Dobra, chodźcie tu. Ja wam tutaj ogarnę co nieco. Chodźcie tu. Może teraz przyjdziecie, co? Chodźcie, idziemy. Idziemy do przodu. Mamy tutaj rzeczy do zrobienia. Dobra, Ron, jakoś ty się zmieściłeś. Zajebiście. A ty gdzie polazłeś w ogóle? My wszyscy na ciebie tam czekamy. Szybko, szybko, póki most stoi w miejscu.
A wiecie, twórcy czasami lubią tak robić, że most nagle się zacznie chować. Czy mógłbym tutaj wejść? Hermiona mogłaby tutaj wejść, bo ona się zmieści. To jest śmieszne w ogóle. Ona jest jedyną postacią, która się mieści w takich szczelinach. What the fuck? Czemu? Nie, mnie to zawsze bawi. Może ja mam dziwne poczucie humoru, ale mnie to serio bawi, coś takiego. O, i są chłopaki, siema. Myślałem przez chwilę, że jestem w innym korytarzu, ale dobra. Idziemy, proszę państwa, panie i panowie. Dobra, Harry. Teraz ty. Musisz się wykazać. Carpe retractum. I wszyscy naparzamy. Wszyscy naparzamy, kurde, w tych pieprzonych trollosów. Tych, kurde, czerwonych kapturków. I musimy obserwować, jak tam, kurde, Ron będzie miał z Hermioną, bo oni mają trochę kiepsko ze swoim stanem zdrowia. Odwal się od moich przyjaciół! Mam ich tylko jedynych! Odwal się od przyjaciół mych! Hermiona! Dobra. Jesteś cała. Jezus Maria, wystraszyłem się. Co za zjeby. Co za zjeby, kurde. 280. Dobra, nie mamy tutaj żadnej tej. Pomóżmy jej wstać, ej. Dobra, uleczyła się. No. Usuń się z zasięgu zaklęcia. Jezus Maria. Proszę mnie, nie strasz, Hermiona. Chodźcie tu, chodźcie tutaj wszyscy, cała trójka, znaczy cała dwójka. I chyba będzie tutaj koniec wyzwania zaraz. Tak przynajmniej zwiastuje, bo tak, kurde, ekran się lekko zaciemnił. Przynajmniej tak mi się wydaje, mogę się oczywiście mylić. O, jedziemy! Co to, kurde, jest za... Co to jest, kurde, za przeciwnik? What the fuck? Jak on się nazywa? To jest jakaś zbroja, kurde. Ej, ale powiem, że bossowie tutaj to, kurde, no, zajebiści są. Znaczy, może inaczej, ta gra chociaż ma bossów. Bo więzienia z kabanu nie miał w ogóle, tylko przeciwników. Coś, kurde, mam ostatnio problemy z tym. Znaczy tutaj, w tej gierce mam problemy z jakoś z namierzaniem. Przez prawdopodobnie mojego pada, ponieważ on już jest tak zjechany, że to jest szok, nie? Naprawdę, kurde, tyle lat grać na PS-ie dwójce i tak zjechać pada, to chyba trzeba być tylko mną, no nie? Ale i tak podziwiam swoją PS2, że ona jeszcze działa, bo ona, kurde, przecież... Ja mam ją z... Ile, kurde? No spory kawał czasu, aż z 14 lat chyba? Chwileczkę. A co on teraz robi? Chuj ci w dupę! Chuj ci w dupę! Dobrze, udało się. Mamy to. Dobra, wejdźmy może do góry. Czy tam do góry nie można wejść? Bo tam coś mi się wydaje, że tam u góry coś jest. Jakaś skrzynka może? A może drzwi jakieś? Nie wiem. Nie wiem. Zobaczyłbym.
Ale nie można tam wejść. Kurde, cholera, szkoda. Dobra, więc teraz gdzie możemy iść? Tu są drzwi otwarte? Spróbuj. A, zamknięte. Więc musimy w tę stronę iść. Ale nie, fajny bosik, śmiesznie się z nim walczyło. 50 punktów dla Gryffindoru! Jesteście wolni! Moglibyśmy poszukać składników eliksiru. To nowe zaklęcie może się przydać. Ale z drugiej strony możemy już iść spać. Jak myślisz? No sam nie wiem. Jestem wykończony. Musimy jednak zejść z tego piętra, bo za kilka minut prefekci zaczynają swoje patrole. Fajnie, że dostaliśmy jakieś punkciki. To mi się bardzo podoba, moi drodzy. Mamy 330 punktów. Kurde! To jest dobry wynik. Dobra, która miała... A, myślałem, że Hermiona miała. Chciałem powiedzieć, która postać, ale dobra, już wyszłoby zaraz, że ja kurde tutaj... Uważam, że wszystkie postacie to są... Postacie tutaj są damskie, żeńskie w sensie, przepraszam. Reparo. Dać mi reparo. Trochę trzeba ponaprawiać. Bo tu u góry, jak widzicie, skrzynka jest, a ja wolę zbierać skrzynki. Co tu będziemy mieli? Karta? Dobrze. Pięknie. Ładnie. Nie chcę kończyć dzień. Ja chcę zobaczyć, co mamy w folio Universitas. Czarodziejów chyba mamy 3, co nie? Tak jest. Merlin. A, znamy go. Znamy, kurde, skurczysyna. Za dużo on już występował w grach. Jeżeli mam być szczery. Dobra, zanim kurde skończymy dzień, to trzeba będzie jeszcze polecieć na ten, na piętro, gdzie jest obrona przed czarną magią, bo tak tylko chcę wam przypomnieć, że tam... czekajcie chwilę. Harry? Tam mi trochę podejrzanie wygląda. No i się nie myliłem. Co tu będziemy mieli? Myślę, że pora spać. Oj, dużo fasolek. Wiecie, jeszcze dnia nie chcę kończyć, bo za niedługo trzeba będzie zapisać, to jest raz. Dwa, trzeba będzie polecieć na trzecie piętro, tam gdzie jest obrona przed czarną magią, bo jak pamiętacie, tam są rękawice, które musimy odebrać, żeby mieć dodatkowe punkty dla Gryffindoru. W ogóle też was zastanawia to, że tylko była na razie jedna ceremonia podsumowania punktów, że nie było ich więcej? Trochę dziwne, co nie? Nie, wydaje mi się, że to trochę dziwne jest, ale dobra, możemy stąd wyjść. Korytarz na drugim piętrze. To polecimy teraz na obronę przed czarną magią, w sensie tam do sali, żeby wziąć naszą zgubę. Potem idziemy do sklepiku jeszcze Freda i George'a, zapiszemy. I możemy grać dalej. Wielkie schody, moi drodzy. Fajny w ogóle loading screen. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale pewnie mówiłem już niejednokrotnie, bo każdy taki obrazek w loading screenie jest fajny. Przemyślany przede wszystkim. Dobra, drugie piętro, zaklęcie Uroki. Obrona przed czarną magią. Dokładnie tak. Obrona przed czarną magią. Hej, przestań tu węszyć. Spadaj. Aha. My musimy teraz... A, nie możemy sobie przejść normalnie do obrony przed czarną magią, tylko musimy przed prefektami. Zajebiście. Pracownia obrony przed czarną magią. Czemu mnie ta nazwa zawsze rozwala? Siema, siema, kurwa, witam. Wszedłem po moją zgubę, która jest tutaj, z tego co wiem. I warto byłoby zobaczyć, gdzie ona jest. O, tak. Patrzcie, widzicie, jest moja zguba. Mogę otworzyć?
Mogę otworzyć. Co tu będzie? Karta może? Wspaniale. Ale zgadłem. Kurde, ja to bym mógł w Totka grać normalnie. Dobra. Było tutaj, Folio Universitas. O, mamy wszystkie czarownice. Ona chyba nie była. A może była? To było już, czekajcie. Czarodzieje. Nie, no to było już. No to mamy tak, 10 tutaj zebranych, czyli czarownice i Quidditch to mamy 10. 13, 15, 16. 16 na 50 kart mamy. Ładny wynik. No bardzo ładny, mimo że nie robię 100%, bo tak jak mówiłem, ja tę gierkę wiem, przechodzę na ślepo, więc ja bardziej chcę najpierw przejść tę gierkę, a kiedyś może zrobimy sobie 100% na jakimś tam livestreamie, no nie? Nie chcę tego teraz robić, bo nie będę tego ukrywał, że trochę by mi to czasu zajęło, no nie? Dobra, teraz będziemy musieli uciekać przed prefektem znowu. To będzie trudne trochę, ale damy radę, no. Ja mam nie dać rady, proszę was. Chyba zbyt za bardzo we mnie wątpicie, no nie? I za 20 minut wleci kolejny odcinek z Harry'ego Pottera, przedostatni z Komnaty Tajemnic na PS2, kiedy to nagrywam. O kurde, ładnie. No ładnie, powiem wam szczerze, no ładnie, ładnie. Tylko nie wiem, czy ja tędy wyjdę w ogóle jakkolwiek. Bo... no właśnie, kurde, co jest? Co ja żem odjebał? Myślałem, że to jakieś będzie przejście. O Jezus Maria. Dobra, złapcie mnie. Jesteśmy po właściwej stronie, dobra. Też na trzecim piętrze. Zajebiście. To musimy teraz przed prefektami uciekać. Co moje zdobyłem? Co moje zdobyłem? Więc no, elegancko. To było kurde łatwe w sumie. Myślałem, że trudne to będzie. Dobrze, moi drodzy. Zatem, to było trzecie piętro, tu mamy czwarte, historia magii. My musimy jeszcze pójść do... mugoloznawstwo, nie. Starożytne runy, właśnie. Idziemy teraz do sklepiku Freda i George'a, bo musimy tutaj parę rzeczy poogarniać. Usuń się z zasięgu zaklęcia! Won ode mnie, wy kurde! Paszkwile jedne. Nieważne, idziemy dalej. Nie będę się z wami, kurde, tłukł. Co wy jesteście? Korytarz Glanmore Pixa. O, uciekaj z drogi strzału! Nie jestem pewna, czy coś jeszcze mogli... Widać po tobie wyczerpanie! Nie sądzisz, że najlepiej byłoby udać się do dormitorium? Dawaj mnie, Glacius! Jest tu Glacius, jest! Trzeba się tam dostać do skrzynki, bo tam u góry skrzynka jest. Nie wiem, co jeszcze moglibyśmy zrobić. Myślę, że trzeba iść spać. Chyba skrzynka jest. Nie, nie ma tu skrzynki. Mi się wydawało, że skrzynka tam jest. Chyba, że czekaj chwilę. Wait a second. Przecież możemy przechwycić to i dostać się do tamtej skrzynki. No właśnie, kurde. Ale cymbał ze mnie. Myślałem, że tam u góry jest skrzynka, a ja się, kurde, zagapiłem. Dobra, won ode mnie! Jezu, co za, kurde, głupie książki. Nie dadzą spokoju. O, możemy się tak dostać i chuj wam w dupę.
A raczej chuj wam w stronę. Albo w okładkę. Chuj wam w okładkę. Wspaniale. I kolejna karta. Kogo tym razem mamy? Folio Universitas. Mamy Gobliny One. Może to ten był? Nie wiem, wszyscy to są jacyś zadymiarze w tym Hogwarcie, powiem wam szczerze. To są wszyscy, kurde, zadymiarze tutaj. Nie ma to tamto, dobra. O, ładnie zeszłaś, Hermiona. Czemu tak wcześniej nie mogłaś? Nieczynna łazienka Fred i George. Co myślisz o tych rzeczach, Harry? Rzuć na to okiem, Hermiono. Co myślisz o tych rzeczach, Harry? Ron, spójrz na to. Ile kosztuje paczka łajnobomb, Fred? 100 fasolek wszystkich smaków Bertiego Botta. Potrzebuję więcej fasolek. Rzuć na to okiem, Hermiono. Tutaj jest trochę rzeczy, które mogą cię zaciekawić, Ron. W tym pudełku mógłbym nosić więcej łajnobomb. Ile ono kosztuje? 100 fasolek wszystkich smaków Bertiego Botta. Potrzebuję więcej fasolek. Ile kosztuje ta paczka fetorokulek? 10 fasolek wszystkich smaków Bertiego Botta. Znakomity wybór! Wiesz co? Dostaniesz od nas zadanie. Widzisz te rzeczy? Jeśli wrzucisz na nie w odpowiedni sposób fetorokulkę, to się przewrócą. A jeśli załatwisz całe 20 w różnych miejscach szkoły, damy ci niezwykle rzadką kartę do kolekcji.